Halo, halo, halo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i w dzisiejszym odcinku powtórzymy odcinek, który był kilka dni temu, czyli będziemy z dwa tygodnie temu. Będziemy znowu szukać lody ekipy na moim podwórku. Jakby co, ten mikrofon jest od Milki, po prostu byliśmy w Energyland i tam go wygraliśmy, więc pozdro Milki. Nie wiem, muszę ci go oddać kiedyś, tylko nie wiem kiedy. Nieważne! W dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem, moja siostra ponownie będzie szukać lodów ekipy i dzisiaj jesteśmy o jednym składzie więcej, ponieważ mój brat nagrywa, więc będzie trzecia osoba, ktoś kto będzie trzymał kamerę po prostu. Tosia, czy jesteś gotowa? Pamiętasz zasady? Tak. To jakie były zasady? No, że wychowacie papierki lodów, a ja muszę ich szukać. No to co tu jeszcze robisz? A ja tymczasem zaproszę was bardzo serdecznie na nasze Instagramy, ponieważ mam Instagrama ja, ma Instagrama moja siostra. Mam twojego Instagrama dać? No możesz dać. To dam Instagrama też mojego brata. Moje siostry ostatnio zbanowali w sumie konto, ale piszemy z Instagramem, więc może akurat je blokują. W każdym razie konto widać, więc możecie wejść do niej i ją zaobserwować, wtedy będzie jej miło, bo prawie 2000 obserwujących już ma. Nieważne, lecimy chować lody ekipy. Tak jak w ostatnim odcinku, mamy 5 papierków po lodach ekipy z tego powodu, że nie byłbym w stanie. Strasznie nisko tą kamerę masz. Ty nie tarzyj się po tej ziemi! Przestań. Dobra, tak jak w ostatnim odcinku mamy 5 lodów ekipy, znaczy w sumie papierków po lodach ekipy, ale spokojnie, mamy te lody ekipy w lodówce, więc po prostu je schowamy teraz. Musimy schować to wyjątkowo dobrze. Swoją drogą zaproponowałem przed odcinkiem bratu, żeby to on szukał razem z moją siostrą, jeśli goli się kto więcej, ale on bardzo nie chce, więc jak chcecie zostawić łapkę w górę i wbijcie do niego na Instagrama, to może wtedy będzie chciał. Dobra, schowajmy pierwszego loda ekipy, ponieważ moja siostra już czeka, a przydałoby się go jakoś dobrze schować, tylko za bardzo nie mam pojęcia gdzie. Ostatnio chowaliśmy w takich dosyć ciekawych miejscach, więc wydaje mi się, że dzisiaj również będzie trzeba coś takiego zrobić, tak żeby to nie były te same miejsca co ostatnio. Więc pierwszy lód ekipy, wybierzmy cytrynowy. Póki co damy łatwo pierwszy lód w tym miejscu. Myślę, że to jest dobre miejsce na pierwszego loda ekipy. Kolejny lód ekipy będzie dosyć ciekawy, ponieważ schowamy go w tej płytce. Mam nadzieję, że nie wyfrunie, bo jakby wyfrunął, możesz pokazać z bliska. Mam nadzieję, że go nie wywieje wiatr, ale jakby go wywiało, będzie miała darmowego loda ekipy. Może ktoś tam przestać buczeć tym urządzeniem dziwnym. Kolejny lód ekipy, łatwo, schowamy pod frisbee. W tym miejscu kiedyś był basen, może kiedyś będzie znowu. Kolejny lód ekipy schowany, zostały nam dwa lody ekipy, dwa cytrynowe, więc muszą być najlepiej schowane lody, chociaż wydaje mi się, że póki co schowaliśmy naprawdę dobrze te lody, no bo ja bym w sumie nie szukał w taki... Ale gnojówą wali, ja pier... Kurczę, nie wiem gdzie ostatniego loda ekipy schować. Znaczy ostatnie dwa. Schodzamy to tu. Nie wiem, może znajdzie, może nie. Mocno intrygująco podejrzanie, to widać bardzo. To jest zbyt łatwe, jednak nie. Donice. Tu myślę bezpiecznie schowane, tu raczej nie powinna, znaczy raczej tak go znajdzie. Nieważne, zobaczymy ile znajdzie, lecimy po nią. Znowu czas, czas, ile czas? Masz czasu minuta na każdego loda ekipy, tak jak to było w pierwszym odcinku. Jeżeli uda ci się to zrobić w 5 minut, znaleźć wszystkie lody ekipy, no to robimy rundę drugą, znaczy prawdopodobnie tak zrobimy rundę drugą, ale masz 5 minut na 5 lodów, a później będziesz miała 4 minuty na 2 lody ekipy, coś takiego. Zobaczymy, nie pamiętam już jak to było w ostatnim odcinku, w każdym razie czas, start. No, widzisz, zaczynasz od szaków, to jest pajęczyna, uważaj pajęczyna, wiesz? Wchodzisz na drzewo, okej. Pamiętaj, że to jest w takich miejscach, że możesz to wysięgnąć. Nie dawałem tego, jak kolega wysoko, więc masz szansę. O, Milo znowu przyszedł. Podoba mi się mega to szukanie w ciszy. Ja nie wiem, co ja mam mówić w tym momencie. Run. Zatrzymaj się na chwilę. Jest ma za dużo energii. Milo! Złap go, Tosia, złap go, bo on ciągle jest obok ciebie. No nie wytrzymam! Zatrzymaj się! Siad, siad, siad! Nie wolno! No, wiesz kto jest twoim, kurczę, tutaj panem. Dobra, biegaj za nie, ma go i do niej. Znalazłeś jakikolwiek lód? A pod niej to idzie, no. Nic nie znalazła? A blisko nie jest. Co? Że ja blisko jestem, tak? Chciałbym tylko powiedzieć, że została ci minuta. A nie znalazłeś żadnego, tak? Tak. Okej. Okay. Dobra, jako że był problem z Milo, doliczam 2 minuty. Sam nie pamiętam, gdzie ja już się pochowałem. Nie, 1, 2, 3 pamiętam. 4 pamiętam. A 5? Nie wiem, 5 nawet. A, już wiem, gdzie był 5. Dobra. Powiem ci to się tak, dobra, podpowiem. Jest tylko jeden lód ekipy za domem.
Dobra, jest pierwszy lód ekipy znaleziony. No bierz je ze sobą, no bo ja ci później nie dam tego loda, jak go wyrzucasz. No był jedyny lód ekipy za domem, reszta jest przed. Została ci młoda, no, my losu. Okej, jest kolejny lód ekipy, no kurczę, nie spodziewałem się, że akurat po frisbee będzie szukać. Zostały ci trzy lody ekipy. No i wszystkie są przed domem, więc w sumie jesteś ich Gorąca bardzo blisko, mi. Została ci minuta. 18 sekund. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Czas minął. Stop. Ok, czy jesteś ciekawa, gdzie są lody ekipy, których jest zaraz? Masz 3. Masz 3. Nie. Pierwszy lód ekipy, którego nie znalazłaś, był tu. No, był tutaj. Tak. Był tu. Był tu. Tu. Nie. Nie, 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 tego loda, tego loda ekipy. O kurde, zerwała loda ekipy! A drugi lód ekipy był tu. Nie, 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 weź, zos. To są dwa lody ekipy, których nie znalazłaś i te dwa lody ekipy teraz już miała okazję znaleźć w kolejnej rundzie. Czyli w sumie wyszło tak jak ostatnio, że dwa lody ekipy masz na nie 4 minuty. Tylko musisz znowu wrócić do domu, a ja muszę znowu je schować. Nie mam pojęcia, gdzie mam schować te dwa lody teraz. Myślę, że fajnie by było schować w miejsce, w których ona już szukała. Powiedziałem to, jak jeszcze to słyszałam. Więc już nic z tych planów. Jakby tak pies leżał, pan nagraj go. Jakby tak leżał, to jest niesamowite, jak ty nagrywasz. Ja wam to zobrazuję, widzowie. On nagrywa mnie, ja mówię, patrz na psa, a on... I twarzy, patrzy, kamera w miejscu. Jakby on tak leżał ciągle, to pod niego to podłoży. Tylko wiadomo, że on wstanie zaraz. Już wstanie. Ale dobra, już sobie upatrzyłem to miejsce przed chwilą. Nie podniesie tego, bo to dosyć ciężkie. A drugi tu. No. Zartowałem. O kurczę, się tak widoczne, tak? Rozwinął mega, nie? To może niekoniecznie. Że go tak złożę. Położę na dnie. Tak się rozłożył. No ale w sumie dajmy jej to wygrać. No nie wygra se tego. No, wygrałaś 3. No ale to niech wygra więcej. No on dalej leży. Moglibyśmy to jednak wykorzystać. Tosia! Chciałem Milo krzyknąć. 4 minuty. 4 minuty na znalezienie dwóch lodów ekipy. Nie będę przedłużał, po prostu powiem tylko, że trzeba start. Mogliśmy, kurde. I dlaczego teraz zawodzisz? Dlaczego? Nie, pod Milo no nie, chcieliśmy, ale nie ma. Nie wiem, co mówić. Podchodzisz, mówisz. Tu może, a jednak tutaj nie ma. No, sprawdzę może za drzewem. Coś tam. A ty tak, jest cisza totalna. I szukamy w ciszy. Słuchajcie, dzisiaj. Ale tam jest gówno. Tam jest gówno? No to jest to, czego szukamy właśnie. A to jakaś podpowiedź? Przed domem. 2 minuty 14 sekund. Prawie połowa czasu już za tobą, a ty nie masz żadnego loda ekipy. A taki jeden łatwo jest ukryty, że stąd go widzę. Minuta 40. No, powiem ci minuta 9. A, jest lipa. Dobra, podpowiem ci tak. Siatki to jest jeden lód, a drugi to jest rzecz z basenu. To jest rzecz z basenu, no. Nie wiem, a co niby jest od basenu, no? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! No niestety, nie znalazłeś żadnego loda ekipy. Bardzo mi przykro. I teraz tak, jaki kaktus? Tu jest jeszcze jeden kaktus. No i tak się składa, że tu jest jeszcze jeden lód ekipy i rzecz z basenu. Widzisz? Nie. Dlatego mówię, że go widzę. Zbierasz te swoje papierki. Tutaj. Czemu wyrzucasz te papierki? Nie wiem. Za każdy wyrzucany papierek to ty mi oddajesz lody ekipy, którego wygrałeś w poprzednim odcinku. Dobra, więc uwaga, znalezione jest ile? 3 lody ekipy. Mniej niż ostatnio, bo ostatnio chyba znalazłeś ich 4 czy 5 nawet. 4 znalazłeś w poprzednim odcinku. W dzisiejszym odcinku były to tylko 3. No ale cóż, w tym odcinku lepiej pochowałem też lody ekipy, więc w sumie jest to totalnie logiczne. No idź po loda ekipy sobie.
Widzowie, no cóż, moja siostra wygrała dzisiaj tylko 3 lody ekipy. Właśnie sobie poszła po jednego z nich, żeby sobie już go zjeść, bo było jej bardzo zimno. On tam się pojawi w oknie, chociaż wątpię, żeby zamachała tutaj, nieważne. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku. Myślę, że takim vlogowym już za niedługo, ponieważ co jakiś czas chcę coś takiego nagrywać. A teraz fajnie by było robić to częściej, no bo akurat przychodzi, prawda, lato. Gdy zaczyna się lato, a zatem dobra, już robiłem ten żart na jednym z odcinków. Nieważne, trzymajcie się, pozdro, pa, pa!